Ponownie pytamy, co dalej ze stadionem na Nowym Mieście. Władze Wałbrzycha czekają na rządowe pieniądze, tymczasem podczas konferencji w Urzędzie Wojewódzkim minister Michał Dworczyk informował, że Wałbrzych złożył wniosek nie do tego funduszu, do którego miał złożyć, by otrzymać kolejne pieniądze na odbudowę stadionu. Jak podkreślał minister Dworczyk w trakcie konferencji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wałbrzych otrzymał duże wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 24,5 miliona złotych, co jest kwotą kilkukrotnie większą niż wsparcie, które popłynęło do innych miast na Dolnym Śląsku. Ratusz zdecydował o skierowaniu jedynie małej części kwoty na prace związane z uporządkowaniem ruin i aktualizację dokumentacji, a kolejny wniosek został złożony nie do ministra sportu, jak wskazywał Dworczyk, a do kolejnego naboru z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ta petycja jest jakby wyrazem tego, co pan prezydent od dobrych kilku lat już chce zrobić, czyli wyremontować, modernizować cały kompleks stadionowy, czy stadion przy ulicy Chopina na Nowym Mieście. Te 3 miliony złotych, które my dostaliśmy z tej całej kwoty, 24 ponad milionów, to jest jeden z etapów modernizacji tego stadionu. Przeznaczone to zostanie na zaktualizowanie projektu, na prace wyburzeniowe, na prace przygotowawcze. Szacujemy, że dzisiaj cała wartość tej inwestycji będzie około 70 milionów złotych, w związku z tym potrzebne są kolejne pieniądze. Pragnę poinformować władze Wałbrzycha, że złożył wniosek nie do tego funduszu, do którego miał złożyć, żeby otrzymać kolejne pieniądze na odbudowę stadionu. Nie wiem, czy to zwykła pomyłka ratusza, czy może gra polityczna, której celem jest przerzucenie odpowiedzialności na rząd. My naprawdę chcemy pomóc w odbudowie obiektu, ale jeśli władze miasta udają, że nie wiedzą, skąd czerpać pieniądze na inwestycje sportowe, to ciężko mi to skomentować, mówi Michał Dworczyk. Co na to prezydent Wałbrzycha? Jak twierdzi, wniosek nie mógł być złożony tam, gdzie nie ma już naboru. Chciałbym też odnieść się do informacji, że złożyliśmy wniosek albo też informacji, która wskazuje, że mogliśmy składać do innego funduszu. Otóż chcę powiedzieć, że sprawdziliśmy po tej informacji, która była w lipcu, możliwość składania wniosku do Ministerstwa Sportu i muszę powiedzieć, że fundusz na infrastrukturę sportową został zamknięty, jeśli chodzi o nabór wniosków, w kwietniu tego roku, a więc 3 miesiące wcześniej. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że maksymalna kwota dofinansowania w tym Funduszu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu wynosi 2 miliony złotych. Więc jeśli mielibyśmy składać o 2 miliony złotych do funduszu, który został zamknięty, więc zdecydowaliśmy się szukać możliwości wszelkich i uznaliśmy, że nie będziemy składać w tym drugim naborze wniosków o drogi, o szkoły, o żłobki, o przedszkola, tylko zdecydowaliśmy się skoncentrować na tej inwestycji. Apel również do ministra o wskazanie błędu, co do tej pory nie nastąpiło. Jeśli jest jakiś fundusz, o którym my nie wiemy, Ministerstwa Sportu, którego zresztą, tu trzeba powiedzieć, nie ma formalnie. Ministerstwa Sportu nie ma już od pewnego czasu. Jeśli jest jakiś fundusz, to oczywiście bardzo będziemy wdzięczni za podpowiedź, jaki konkretnie, i natychmiast wniosek, który tutaj przygotowaliśmy, natychmiast złożymy. Według naszej informacji od kwietnia tego roku nie ma możliwości technicznej składania wniosku do Ministerstwa Sportu, dlatego go nie składaliśmy. Jeśli popełniliśmy jakiś błąd, to oczywiście chętnie go naprawimy, potrzebujemy tylko wsparcia. Tylko wskazania. Sprawa stadionu Górnika budzi wiele emocji wśród mieszkańców Wałbrzycha i ościennych gmin. Historyczny obiekt był świadkiem wielu zwycięstw klubu, który święcił triumfy w czasie, kiedy podstawą regionalnej gospodarki był przemysł węglowy. Wraz z jego upadkiem zaczęły się problemy wałbrzyskiego sportu, które doprowadziły do tego, że dziś stadion jest ogrodzoną decyzją inspektora budowlanego ruiną. W ostatnim czasie sympatycy Górnika w Wałbrzychu zaangażowali się w promocję idei odbudowania obiektu. Pod petycją w tej sprawie zebrali ponad 8 tysięcy podpisów.